Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym 46. spotkaniu Czas z Barią Bukardi, czyli ze mną w środę Dzień Merkurego, czyli oczywiście inspiracja, motywacja i komunikacja. Zaczniemy od tego, co najważniejsze, a mianowicie tak krok po kroku zbliżamy się do Imbolc, czyli do święta świętej Brygidy. To jest bardzo wyjątkowy czas. To święto przypada na 1, na 2 lutego i oczywiście jest to piątek i sobota. Koniecznie przeznacz ten czas na oczyszczenie wszystkiego, co w Tobie, co wokół Ciebie, wszystkiego, co uważasz, że wymaga takiego gruntownego posprzątania, ale nie tylko takiego przetarcia ściereczką, tylko takiego wpuszczenia światła w ciemność. Dokładnie w tym momencie mamy księżyc malejący, czyli idealnie zgrywa się energia, by coś zmniejszyć, usunąć i oczyścić. I tak tuż po tym święcie, 4, mamy nów księżyca, czyli dokładnie taki idealny czas, by zacząć coś na nowo, jakiś nowy cykl, ale już w tym szczególnym czasie. Ponieważ to święto wyznaczało dla naszych przodków ten moment, gdzie ten czas mroku odchodzi całkowicie. To był taki czas, w którym owce rodziły małe owieczki i po raz pierwszy dawały mleko i był to taki symbol tego nowego życia, nowego początku. Dlatego to jest dokładnie ten czas, aby rozpocząć coś, co jest dla Ciebie ważne. Dokładnie ten czas, gdzie wszystkie energie wszechświata stoją do Twojej dyspozycji. Ale dzisiaj, o czym porozmawiamy dzisiaj? Jutro nasza 46. ceremonia i jej tematem jest poczucie Twojej własnej wartości, które decyduje o tym, jak wygląda Twoje życie. Poczucie Twojej własnej wartości, które aktywuje wszystkie zdolności nadprzyrodzone, gdzie Twoja diamentowa dusza w pełni kieruje tym ciałem i poprzez jedną myśl, poprzez jedno słowo kształtuje materię, bo 4 i 6. 4 to granice, ograniczenia, powiązania, więzy, to jest ta symboliczna wieża, takie zamknięcie, może mieć oczywiście pozytywne i negatywne znaczenie, ale dokładnie jutro porozmawiamy o tym wszystkim, co negatywne, czyli wszystkie programy, wzorce przejęte z poprzedniego życia, czyli więzy karmiczne, przejęte poprzez kody krwi, czyli DNA, gdy Twoja dusza rodzi się w tym konkretnym ciele, w tej rodzinie i przejmuje te wszystkie przeżycia i przekonania zapisane w tym kodzie genetycznym. I oczywiście, gdzie Twoja dusza przechodzi przez ten proces w tych aktualnych czasach, proces wychowania, przekazania pewnych wzorców, które są iluzją. I jutro poznamy tą tajemnicę, jak odczuć w pełni, w kim jesteś, czyli oczyścić tą Twoją diamentową duszę od wszystkich takich ciemnych energii karmicznych, od wszystkich negatywnych wzorów zapisanych w Twojej krwi, ale również od tych wzorów przekazanych Ci w procesie wychowania, czy przez rodziców, wychowawców, czy przez szkołę, czy przez globalną świadomość. Jutrzejsze spotkanie uważam za jedno z najważniejszych, ponieważ ono pomoże Ci zrozumieć, kim naprawdę jesteś i pomoże Ci wpłynąć na ten świat, na Twoje życie w ten sposób, jak robi to dobry mag, czyli taki mag, który poprzez jedno skinienie potrafi zmienić ten świat. Dlaczego tak jest? Ponieważ gdy Twoja dusza wyższa usunie te wszystkie zabrudzenia, a to tylko od Ciebie zależy, czy chcesz tego dokonać, czy też nie. Jutro dowiesz się, jak tego dokonać, czyli jak to zrobić. Gdy usunie te wszystkie zabrudzenia, to nagle odzyskuje całą swoją